Dzień dobry, witam na portalu Radomsko24. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Marcin Pachniewicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Grupa rowerowo.pl. Nie mieliśmy okazji rozmawiać. Dość długa przerwa, Marcin, była. No zgadza się. Dlatego zapytam tak od razu, co słychać, jeżeli chodzi o grupę rowerowo.pl. Powiększyła się, czy niestety przez tą pandemię skurczyła się? W zasadzie tak można powiedzieć, że cały czas działa tak samo, ponieważ no, tak jak i poprzednim razem, jak się spotykaliśmy, to tak jak tłumaczyłem, z racji tego, że my nie jesteśmy żadnym stowarzyszeniem, spotykamy się, jest to grupa znajomych skupiona wokół strony i w zasadzie nikogo do niczego nie zmuszamy i to tak wygląda, że jedni przychodzą, drudzy odchodzą, ale muszę przyznać, że może w ostatniej chwili po tej pandemii całej chyba ludzie potrzebują się jednak zacząć ruszać i myślę, że może delikatny wzrost jest. Ale oficjalnie co roku sezon rowerowy rozpoczynacie witaniem wiosny. No wprawdzie teraz to będzie 26, dzisiaj mamy piątek, to będzie w niedzielę, tak? To będzie w sobotę. W sobotę. Zawsze w dzień, znaczy w sobotę po, następną po jakby kalendarzowym. Czyli po 21 marca. Po 21. Jeżeli 21 wypadnie, no to wiadomo, że 21. Ale tak to co roku już od ponad 10 lat. I wszyscy z rozpędu piszą, że w czasie tego powitania wiosny jest topienie marzana, a tak naprawdę to nie ma topienia, tylko jest... Tak, my go tam palimy, że tak powiem. Delikatnie. Żegnamy się z zimą, ubieramy się kolorowo, wszystko. No, ludzie, którzy kojarzą imprezę, wiedzą, że jest to barwny korowód jedzie ulicami. Ostatnio słyszałem, że to już stało się nawet kultową imprezą, także bardzo miło mi to było usłyszeć. Czyli to powinno być wpisane w kalendarz imprez miejskich, powinniście dostać na to nawet jakąś dotację, bo trzeba nad tym marzanem pracować, bo pamiętam kiedyś nawet przychodziłeś z nim do rozmów i był prezentowany, okazał duży. No zgadza się, trzeba trochę się napracować, ale no wiadomo, im będzie piękniejszy, im lepiej się spali, tym mamy większą szansę na ładną wiosnę. Czy najbardziej zagorzali rowerzyści z twojej grupy, z waszej grupy? Rozumiem, że jeżdżą chyba cały rok na rowery. Tak było teraz, czy nie? Wspomniałeś, że to rozpoczęcie sezonu. Myślę, że można to potraktować jako rozpoczęcie sezonu, bo wiele osób od tej imprezy faktycznie rozpoczyna jazdę na rowerze. No, niemniej jednak u mnie wiele osób z grupy jeździ przez cały rok, więc to może nie jest, dla nas akurat nie jest to rozpoczęcie, ale tak, słyszałem już takie opinie, że to jest właśnie rozpoczęcie sezonu rowerowego. Nie mam nic przeciwko, żeby było tak traktowane. No właśnie, czyli jak to będzie jutro dokładnie wyglądać? Wiadomo, że zbiórka na placu 3 maja, tu blisko nawet naszej redakcji. Tam zapraszam. No na pewno będziemy. Jeżeli nie z kamerą, to z aparatem, ale to oczywiście zbiórka i barwny korowód wyruszy gdzie? Znaczy, formuła w zasadzie się nie zmienia, to znaczy robimy to w sobotę o godzinie 15 przy fontannie, tam następnie czekamy w okolicach 15, jak to wszyscy się zbierają, to jakieś 15 minut później ja wchodzę na fontannę i tłumaczę wszystkim zasady przejazdu, tak żeby to było zgodnie z prawem i żebyśmy tam nie przeszkadzali za bardzo innym uczestnikom ruchu. Następnie ruszamy ulicą Mineralną, następnie Wyszyńskiego do ścieżki rowerowej, tam wjeżdżamy na ścieżkę rowerową i w zasadzie tą ścieżką rowerową jedziemy już do Suchej Wsi, gdzie później przez Suchą Wieś, przez lasy przejeżdżamy do miejscowości Topisz, przez Klekotowe bodajże przejeżdżamy na Topisz i tam już odbywa się ta impreza. Czyli rozumiem, to jest taki powitanie wiosny połączone z piknikiem, rozumiem, tam tak, na miejscu? Tak, no, my to traktujemy zawsze tak bardziej rodzinnie. Już rekreacja, nikt się nie ściga, tak, no prawda? Nie ma oczywiście, no, jazdy na czas. Dystans jakby dojazdu do miejsca, gdzie odbywa się ta impreza, no to jest w okolicach tam 6 kilometrów, no więc nie mówmy, że to jest jakiś tam duży dystans. Może go pokonać. Od jakiegoś czasu jeżdżą dzieciaki również, no jest to dla dzieci, no nie muszę przyznać, że frajda niesamowita, szczególnie jak zobaczą tego marzana, jak on się później pali i także jest wesoło, śmiesznie, także...
Myślałem, że w tym roku tak będziecie palić Putinka, bo niektórzy słyszałem, palą Putinka w tym roku. No, nawet moja zaprzyjaźniona grupa rowerzystów z Piotrkowa przysłała mi taki film, że bardzo, bardzo dosyć efektownie się pożegnali z Marzanną w postaci Putina. Muszę przyznać, że uśmiałem się i no tak, doszły mnie takie słuchy i widziałem. Warto chyba zachęcić tych wszystkich, którzy chcą rozpocząć sezon rowerowy, żeby na to spotkanie przyszli, bo są też takie osoby, które zjawiają się właśnie tak jak to będzie jutro, tylko w tą sobotę, żeby uczestniczyć w tym barwnym korowodzie, a później już sami jeżdżą. Tak, ja myślę, że jest spora część takich osób. Mianowicie, spora część takich osób, które widzę w zasadzie wtedy na rowerach, natomiast później już ich nie widzę i w sumie fajnie, jest to jakaś mobilizacja. Dlaczego nie? Z własnej obserwacji widzisz, że ta grupa się powiększa, czy nie? Czy ona jest taka stała, jeżeli chodzi w samym okresie letnim, bo zimowym to wiadomo. Ale chodzi ci o tych, rozumiem, którzy jeżdżą. Jak najbardziej. Mimo wszystko te warunki pogodowe wpływają na liczbę uczestników i samych ludzi, którzy jeżdżą. Zresztą to widać również po drogach. Takich zagorzałych rowerzystów, to pewnie można by wyliczać. Chociaż ta grupa, jakby zauważam też, że ona rośnie. Także fajnie, bo ten rower staje się taki bardziej popularny. Myślę, że teraz w dobie cen paliwa to już w ogóle. To już będzie z Radomsko zamienicie w Pekin. Nie mówię tego dosłownie słowa znaczeniu, absolutnie, żeby ktoś tego źle nie zrozumiał. I zawsze w naszej rozmowie, jak się spotykamy, podejmuję temat, może powie, że jestem monotematyczny, że wracam zawsze do tego, ale mam tu na myśli bezpieczeństwo, bo to jest chyba bardzo ważne, to żeby zadbać o siebie, bo dbając o swoje bezpieczeństwo, dbamy też o bezpieczeństwo współuczestników drogi. Chyba coraz bardziej przywiązujemy wagę już do tego, żeby założyć kask, żeby założyć odpowiedni strój, czy nawet okulary, czy ten rower mieć też porządnie wyposażony, czyli w dzwonek, w światła odblaskowe i nie tylko. Bo to wiadomo, to jest nasze życie i zdrowie. W zasadzie za każdym razem faktycznie poruszamy ten temat i on jest niezmienny. To jest tak samo jak z tym bezpieczeństwem. Wcześniej założenie kasku, tudzież ubrania się w strój. Albo kamizelki, która naprawdę... To było tak postrzegane różnie. Natomiast teraz staje się to standardem i bardzo fajnie. Trzeba jakby uczulać. My jak jedziemy, to też dzieci zawsze kaski, to wszystko przygotowane. Jeżeli od początku się dzieciaka... Mnie to się wydaje, wejdę ci teraz w słowo, że jeżeli ktoś by przyjechał na to spotkanie jutro i byłby bez kasku, to by może nawet byłby źle postrzegany, albo nawet budziłby takie małą sensację. Nie, akurat tutaj może nie, dlatego że tu jest rekreacyjna, jazda, wycieczka i te kaski niejednokrotnie mogą przeszkadzać, ponieważ ludzie zakładają jakieś ciekawe czapki, stroje i tak dalej. Natomiast to tutaj może tak nie być, ale na pewno będzie sporo osób w kaskach. Natomiast już jeżeli chodzi o takie wycieczki, które my robimy, załóżmy cotygodniowo, to powiem szczerze, że w zasadzie każdy jedzie w kasku. Rozumiem, że o tej imprezie to mówimy co roku, ale później już cyklicznie są informacje na waszych mediach społecznościowych, gdzie, kiedy, jaki wyjazd. Jak to wygląda? Tak, informujecie? O ile strona już ma bardzo długo lat, natomiast faktycznie to życie przeniosło się trochę do mediów społecznościowych. Dbamy o stronę, jak i również o media. Można stronę polubić, podajemy za każdym razem przed wycieczką informacje, że kiedy będzie się odbywało, o której start, jaki dystans, jakimi drogami mniej więcej i gdzie chcemy dojechać. I to się nie zmieniło, jest to publikowane, także zachęcam odnalezienie naszej strony. Tu na Facebooku, tudzież normalnie nas. Ja pamiętam, jak ostatni raz rozmawialiśmy, to chyba w modę wchodziły te takie przyczepki do roweru, gdzie można było tam 4, 5 czy 2-latka wsadzić i razem on mógł wędrować. Teraz to jest bardzo powszechne, prawda? No tak, nie ukrywam, sam korzystałem już, tak. Sam na przywitaniu wiosny wiozłem córkę i syna w takiej przyczepce. Jest to wygodne raz, że dla prowadzącego, załóżmy... A czy są jakieś mankamenty tych przyczepek, biorąc pod uwagę fakt, żeby nie kupić jakiegoś, powiem wprost, bubla, żeby później nie okazało się, bo tu chodzi o bezpieczeństwo dziecka. Muszę przyznać, że zanim sam zdecydowałem się na zakup takiej przyczepki, dużo poczytałem w internecie i z tych informacji, które udało mi się zebrać, aktualnie to podejrzewam, żeby mieć przyzwoitą przyczepkę bezpieczną
no, takim komfortem dla dzieciaka również, no to myślę, że w okolicach 1800 zł trzeba wydać. Ja sobie często zdaję sprawę, że to może być czasami cena wyższa od samego roweru, ale tutaj no ja przynajmniej nie oszczędzałem. No, prawda jest też taka, że dużo zapłacimy, ale później nawet jak sprzedajemy, no ważne, to również to dużo odzyskamy. Więc, no, no, a dzieciak ma komfort, prowadzący ma komfort, niejednokrotnie te przyczepki posiadają również amortyzację, więc ten dzieciak, nawet jak pojedziemy w taki delikatny teren, no to one sobie tam ten komfort mają znacznie większy. A jeżeli jutro na inaugurację powitania wiosny, pożegnania zimy przyjadą osoby niepełnoletnie, mam tu na myśli, no, dziewczęta, chłopcy muszą być pod opieką? Pod opieką. No, no z racji tego, że to nie jest jakaś taka impreza oficjalnie jakby masowa i tak dalej, no więc no, wiadomo, to my to robimy hobbystycznie, natomiast no, trzeba wziąć osobę opiekuna. Czyli impreza na czym się kończy? Wspólnym powrotem czy nie? Nie, powrót już każdy wraca sam. Może pod tą trasą, tudzież no wiadomo, to jest blisko, bo w zasadzie dojazd też jest 6 km, więc można wrócić, ale o ile kiedyś organizowaliśmy jakby wspólne powroty, to zaniechaliśmy tego, a to wyłącznie dlatego, że później, jeżeli się odbywa ta impreza, to ludzie sobie stoją, rozmawiają, jedni chcą już jechać, drugi wcześniej, krócej i tak dalej, więc stwierdziliśmy, że dajemy wolną rękę. Każdy sobie jedzie, kiedy wraca sobie, kiedy chce i w zasadzie ta formuła się sprawdziła już przez tyle lat, więc stwierdziliśmy, że no nie ma co poprawiać, kombinować. Czyli za bardzo. Przypominamy, Marcin, i zapraszamy jutro w sobotę. O godzinie 15 przy fontannie z rowerem, oczywiście przybranym jak najbardziej, mile widziane przebrania również i uczestników. No i cóż, można wziąć sobie jakiś prowiant ze sobą, ponieważ planujemy to może jakieś ognisko małe, także kiełbaskę zdąży się spokojnie zjeść. Można brać dzieciaki ze sobą, oczywiście, no tak jak mówię, trzeba też wziąć pod uwagę, żeby się nimi opiekować, no to dobrze pilnować. Czyli wspaniała impreza, drodzy radomszczanie, a zatem zapraszam, jeżeli ktoś po raz pierwszy wyprowadzi rower z piwnicy w 2020. Myślę, że to jest dobry powód, żeby roku, wyprowadzić. Żeby wyprowadzić właśnie rower. Tu już o rowerach nie mówiliśmy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ale teraz już kupujemy rowery naprawdę, które mają dosłownie wszystko. Tak, no te rowery, no, można już nawet te używane, często jak się kupi takie w miarę, nie wiem, w okolicach 1000 paru złotych, to już raczej, no, to już da się bezpiecznie na tym jeździć. No raczej tak. Czyli zapraszam w imieniu Marcina jutro na pożegnanie zimy, powitanie wiosny i nie tyle topienie, co palenie marzana. Dziękuję Ci bardzo za przybycie, za rozmowę. Dziękuję i zapraszam. Dziękuję bardzo, a ja Państwu też dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne nasze spotkanie systematycznie, jak zawsze 19:45, to jest poniedziałek, środa i piątek. Do usłyszenia i do zobaczenia.